Specjalny wojskowy samolot wylądował na lotnisku w Warszawie. Na jego pokładzie zabójca złapany po 18 latach. Tak pracują policjanci z grupy Łowców Głów. Skutecznie namierzają nawet tych, którzy uciekli, a potem doprowadzają ich do polskiego więzienia. Dariusz Łapiński ma dla państwa więcej przykładów. 18 lat temu zabił dwie osoby w Będzinie i przed wyrokiem skazującym go na dożywocie uciekł z kraju. Ukrywał się w Niemczech i Holandii, liczył na bezkarność. Resztę życia spędzi jednak w polskim więzieniu. Ten mężczyzna specjalnym wojskowym samolotem wylądował na Okęciu w Warszawie i w tej chwili przebywa już w zakładzie karnym. Został namierzony i wykryty przez policjantów z grupy Śląskich Łowców Głów. To jeden ze specjalnych wydziałów utworzonych w każdej komendzie wojewódzkiej, mający za zadanie ścigać ukrywających się najgroźniejszych przestępców. To są przede wszystkim pasjonaci swojej pracy. Oni mają bardzo analityczne umysły, ponieważ dla przeciętnego człowieka pewne informacje mogą być bezwartościowe, a dla nich wręcz przeciwnie. Są kopalnią wiedzy. To są ci policjanci najbardziej doświadczeni, ale też wyselekcjonowani spośród innych funkcjonariuszy, którzy mają tak zwanego nosa. Łowcy cieni z Centralnego Biura Śledczego Policji dowieźli właśnie z Hiszpanii przed polski wymiar sprawiedliwości Polaka ukrywającego się nad Morzem Śródziemnym, poszukiwanego przez prokuraturę za handel narkotykami na ogromną skalę. Ukrywając się, zmienił swój wygląd. Nawet usunął część tatuaży, które posiadał na ciele, tak aby uniemożliwić jego wykrycie. Policjanci ze specjalnych grup poszukiwawczych mają jednak swoje sposoby, żeby nie dać się zwieść uciekinierom. Zawsze gdzieś te ślady cyfrowe są zostawiane. No i później policjanci, jak mają punkt zaczepienia, drążą dalej coraz bardziej, tak żeby zawęzić obszar poszukiwań. No a efektem tego są już później zatrzymania. Cyfrowe, czyli pozostawione w sieci. Poszukiwanego może zdradzić najmniejsza nawet aktywność, wiadomość od albo do znajomego, czy wejście na ulubioną stronę internetową. Dzięki korespondencji internetowej z rodziną wielkopolscy łowcy głów zatrzymali tego poszukiwanego 15 listami gończymi i ukrywającego się w Niemczech mężczyznę. Bardzo często ci policjanci wpadają też na trop przestępcy, gdzie się on ukrywa, za pośrednictwem jego środków finansowych. Czyli tak naprawdę musimy dotrzeć, z czego on się utrzymuje, z czego może się utrzymać, gdzie mógł ukryć pieniądze, w jaki sposób może je pozyskiwać. Jeden z ostatnich zatrzymanych wpadł przez zamiłowanie do motoryzacji. Przez kilka lat ukrywał się i nie popełniał żadnych błędów. Policjanci nie byli w stanie znaleźć na niego żadnych namiarów do czasu. Zamówił przez członka swojej rodziny felgi samochodowe do jednego z krajów właśnie w basenie Morza Śródziemnego. I to dla tych policjantów na przykład było źródłem zaczepienia. To wystarczyło do zlokalizowania, wytropienia i zatrzymania uciekiniera. Dariusz Łapiński, Fakty.